Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób można być pierwszym na Uniswapie podczas listeningu, nie korzystając z bota, a nawet nie znając jeszcze adresu pary dodania płynności. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na początek trochę teoretycznego wstępu, żebyśmy tak naprawdę rozumieli, co tu się dzieje i co robimy. Otworzyłem sobie serwis Revoke Cash, który umożliwia podgląd na to, jakim kontraktom dany adres dał pozwolenie na dostęp do środków, gdyż z tego mechanizmu w pewnym sensie będziemy korzystać. I tutaj posłużę się przykładem, na przykład stablecoina DAI. Widzimy tutaj, że na rzecz kontraktu tego stablecoina smart contract serwisu Gitcoin dostał pozwolenie od tego adresu na wykorzystanie 60 jednostek tego tokena, czyli 60 dolarów. W pewnym sensie należy to rozumieć dokładnie tak, że kontrakt Gitcoin otrzymał allowance, czy otrzymał pozwolenie ode mnie, czyli od tego adresu na rzecz kontraktu DAI na wydanie 60 jednostek tego tokenu. I to widać w Revoke Cash i to widać również na Etherscanie, kiedy wejdziemy sobie w kontrakt stablecoina DAI. Przechodzimy oczywiście do zakładki kontrakt, do naszej ulubionej zakładki, następnie read contract i tutaj w allowance wpisujemy adres, który daje pozwolenie i adres, któremu dajemy pozwolenie. I kiedy weźmiemy query, widzimy, że dostajemy 60, oczywiście to jest wartość wyrażona w GUI, natomiast my daliśmy temu smart contractowi pochodzącemu z Gitcoina, czyli temu adresowi, na dostęp do właśnie 60 jednostek kontraktu znajdującego się i rozumianego jako DAI. Co nam daje taka wiedza? Wczoraj była taka sytuacja związana właśnie z listeningiem tokena Leprechaun, skrót L3P, nawet nie wiem, co ten token robi, czym w ogóle jest. Natomiast to nie jest istotne w żaden sposób tutaj. Dużo osób się zastanawiało, w jaki sposób część osób, botów, graczy, ogólnie uczestników rynku miała już pozwolenie dla Uniswapa na wykorzystanie właśnie na tamtym kontrakcie tego tokenu. Co ciekawe, sam kontrakt tego tokenu Replicon jest niezweryfikowany na Etherscanie, także nie możemy w żaden sposób wykorzystać tej opcji read, czy bardziej write w celu właśnie wydania tego allowance'u, czyli tego pozwolenia. Swoją drogą bardzo niebezpiecznie jest spekulować na takim kontrakcie, którego kod źródłowy nie został w żaden sposób zweryfikowany. Natomiast to już pozostawiam każdemu z Was do samodzielnej oceny. Także przeanalizujmy na tym przykładzie, jak to wszystko się wydarzyło i w jaki sposób to można wykorzystać. No, przejdźmy dalej. Ogólnie tutaj podaję link do transakcji, która tworzyła tak naprawdę kontrakt. Bo musimy zacząć od początku. Najpierw ten kontrakt musiał zostać utworzony, następnie musiała zostać utworzona para płynności, a następnie ta para płynności musiała zostać wypełniona właśnie tokenami z tej utworzonej pary płynności. Także tutaj widzimy transakcję odpowiedzialną za tworzenie kontraktu tokena Leprechaun i to jest dla nas oczywiście w celach informacyjnych. Na Uniswapie możemy oczywiście również podejrzeć parę płynności. Natomiast to dzieje się później, do tego jeszcze tutaj wrócimy. Co działo się dalej?
Dalej został właśnie dzięki kontraktowi factory contract została utworzona para. I tutaj widzimy, że ta para to składa się z dwóch tokenów. Pierwszy jest o takim adresie i to zakładam, że będzie Wrapped Ether, czyli Synthetic Ethera w postaci tokena ERC20. Tak, zgadza się. A następna para to jest oczywiście ten nasz szczęsny, nieszczęsny token Leprechaun. Czyli w tej transakcji widzimy utworzenie pary na Uniswapie. Natomiast ta para jeszcze nie pozwala w żaden sposób na handel, na wymianę tego tokenu za Ether na Uniswapie, ponieważ ta pula płynności nie została w tym momencie jeszcze w żaden sposób wypełniona i tak naprawdę nie musi to być robione od razu. Tutaj zwróćmy uwagę, że ta para została utworzona tam o 17.44 w popołudnie 17 marca. Przejdźmy sobie do kolejnej transakcji. Jest to pierwsza transakcja związana z dodaniem płynności. Jak widzimy, płynność dla tej pary została dodana dopiero 13 minut później po utworzeniu pary. Czyli w te 13 minut dawało nam już możliwość, dawało botom, jak i również użytkownikom ręcznie posługującym się Uniswapem, o ile tacy jeszcze w ogóle istnieją, dawała możliwość właśnie na wydanie pewnego allowance'u. Natomiast można to oczywiście było zrobić jeszcze wcześniej. Pytanie również, jakie teraz się pojawia, to w jaki sposób wiedzieć, że taka para została utworzona, nawet przed tym, zanim ta płynność została dodana. I to oczywiście zaraz też wyjaśnię. I tutaj jest właśnie ta kwestia związana z dodaniem płynności, czyli wypełnieniem tych wartości dla każdego tokenu danej pary. Co ciekawe, tutaj widzimy, że dużo wcześniej, parę godzin wcześniej, ktoś wydał pozwolenie dla routera, czyli dla Uniswap routera, dla jednego z dwóch istotnych kontraktów na Uniswapie, na pozwolenie dostępu do środków L3P z danego adresu. Przede wszystkim, jak to się odbywa? W tym całym procesie, jeśli chodzi o Uniswap, biorą udział dwa kontrakty. Pierwszy to Uniswap Factory i on odpowiada właśnie za utworzenie tej pary, a następnie Uniswap Router, który odpowiada za dodanie płynności i odpowiada za właśnie już bezpośrednio swapy, czyli za wymianę tych wartości pomiędzy sobą będących w danej właśnie parze. I tutaj widzimy, że adres po prostu taki wydał pozwolenie Uniswap routerowi, czyli kontraktowi znajdującemu się pod tym adresem. Widzimy, że to jest ten sam adres, na dostęp do tokena L3P o nieskończonej ilości. I to oczywiście też ma swoje plusy i minusy, natomiast jeśli polujemy na chcemy być pierwsi, to jak najbardziej to jest prawidłowa wartość i w tym momencie takie coś będzie widziane jako unlimited allowance właśnie na serwisach typu Revoke Cash. Jeśli byśmy wydali pozwolenie na dostęp do mniejszej ilości, to na przykład będzie to wypisane tak jak tutaj 60 tego allowance. Także mamy taką sytuację, że para została utworzona, para została wypełniona i w tym momencie oczywiście możliwy jest handel. Natomiast w tym momencie już jest stanowczo za późno na to, żeby tak naprawdę cokolwiek na tym Uniswapie zarobić. Chyba że interesują nas, nie wiem, wzrosty rzędu od 0 do 10% i oczywiście pilnowanie tego, żeby nikt nas nie sfrontrunował podczas wysokiego slippage dawanego na Uniswapie. Dlatego kluczem tutaj tak naprawdę jest informacja o tym, kiedy dana para została utworzona i kiedy płynność została dodana. Natomiast co jest jeszcze bardziej istotne, to tutaj była sytuacja taka, że były osoby, które wiedziały, że taka płynność czy
będzie dodana, że taka para dla tokenu L3P będzie dodana i one już wcześniej, zanim ta para została utworzona, zanim ta para została wypełniona płynnością, wydały approved, czyli dały ten allowance kontraktowi router. W jaki sposób te osoby mogły to zrobić? Mogły to zrobić również w dosyć prosty sposób. Oczywiście pomijając rozwiązania typowo programowe, można do tego skorzystać z serwisu justsmartcontracts.dev, gdzie musimy dodać kontrakt, który nas w tym zakresie interesuje. Ja tutaj oczywiście dodałem ten kontrakt Leprechaun i następnie zobaczmy, jak to historycznie wyglądało. Widzimy, że tutaj ten adres, który jako pierwszy dodał approved, można sobie go znaleźć, czyli ten owner wydał approved na rzecz spendera, czyli na rzecz kontraktu routera i możemy sobie to sprawdzić. I tak, taka transakcja rzeczywiście miała miejsce i możemy sobie podejrzeć na Etherscanie i widzimy, że to jest ta pierwsza transakcja, która pozwalała na dostęp wybranemu adresowi, pozwalała na dostęp Uniswap routerowi, kontraktowi do tego L3P. Także tutaj możemy sobie to jak najbardziej sprawdzić, natomiast pewnie wszystkich interesuje, w jaki sposób to można samemu wykorzystać. No to jest sprawa również jest dosyć prosta, ponieważ przechodząc do zakładki Operations, będąc oczywiście cały czas w kontekście naszego kontraktu, który jeszcze nie został dodany tak naprawdę do Uniswapa, możemy dać mu, że tak powiem, zawczasu możliwość tego allowance'u na Uniswap routerze. Aby to zrobić, tutaj należy wpisać adres kontraktu, któremu chcemy dać pozwolenie, czyli nas tu będzie interesował adres kontraktu na Uniswap routera. Jest on podany tutaj, już sobie go wpisałem i oczywiście jakaś wartość. No i tutaj jeśli chcemy, że tak powiem, skorzystać z nieskończonej możliwości dostępu do naszych środków, należałoby sobie tą wartość skopiować. Ona odpowiada po prostu nieskończoności, jeśli chodzi o język Solidity i wielkość zmiennej typu Uint 2.5.6. I co ciekawe, tutaj podaliśmy te wartości, czyli tak w zakresie, w kontekście adresu kontraktu Leprechaun wydajemy approved na rzecz spendera, czyli kontraktu Uniswap routera o wartości praktycznie nieskończonej, czyli ten nasz router, ten router Uniswapowy będzie miał dostęp do nieskończonej ilości środków Leprechaun znajdujących się na adresie, który właśnie teraz podpiszemy. I tutaj można sobie to wczytać oczywiście z MetaMaska. Ja już to zrobiłem wcześniej. Tu jest ten adres, który będzie dawał pozwolenie właśnie kontraktowi routera na dostęp do tokenów Leprechaun. I oczywiście to wszystko robi się przed tym, jak dany token zostanie dodany, utworzony zostanie para, czy następnie zostanie wygenerowana płynność dla Uniswapie. Następnie to podpisujemy, otwiera nam się okno MetaMaska i w tym momencie mam możliwość potwierdzenia tego. To nam daje już spore wyprzedzenie, jeśli chodzi o właśnie możliwość wczesnego wykupienia kontraktu. Potem oczywiście dajemy duży gaz. I tak naprawdę, pomijając boty, o ile to robimy ręcznie, możemy to wszystko wyprzedzić. Natomiast musimy jeszcze wiedzieć, kiedy ta płynność zostanie dodana, bo teraz jesteśmy na jakim etapie? Jesteśmy na takim etapie, że znamy adres kontraktu tokena, mamy świadomość tego, że on wkrótce zostanie dodany do Uniswapa jako płynność, natomiast nie wiemy, kiedy się to zdarzy. I w celu późniejszego przyspieszenia zakupu tego tokena już zawczasu dajemy approved, czyli wypełniamy ten allowance na rzecz kontraktu routera, który odpowiada właśnie za swapy na Uniswapie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeśli coś, to oczywiście zadawaj proszę pytania w komentarzach, natomiast wydaje mi się, że to jest dosyć tutaj już proste. Podpisujemy to. Tak, i ten nasz adres, którym to podpisaliśmy, ma dzięki temu już allowance na Uniswapie na rzecz tego tokena.
Natomiast teraz pozostaje nam czekać, kiedy ten token tak naprawdę pojawi się na Uniswapie. Do tego oczywiście możemy wykorzystać albo jeden z projektów, który upubliczniłem, czyli GameTracker, który informuje nas, że dany token został dodany do puli płynności. Natomiast możemy to również śledzić samodzielnie, analizując mempool. Ja tutaj sobie przykładowo, żeby wam pokazać, o co chodzi, utworzyłem taki właśnie podgląd dla mempoola, dla dwóch par, czyli to jest faktory dla Uniswapa i faktory dla SushiSwapa, i dzięki temu każde utworzenie pary na jednym z tych dwóch deksów będzie informowane nam właśnie w postaci takiego pliku JSON i dzięki temu będziemy wiedzieć, że coś tak naprawdę zostało dodane. I tutaj dla przykładu widzimy, że odpalone zostało zdarzenie pair created na rzecz kontraktu Uniswap. Widzimy, że Uniswap Factory, znajdując się pod takim adresem, utworzył parę dla dwóch tokenów o takich adresach. Pierwszy z nich to oczywiście w tym przypadku Bruce, drugi to Wrapped Ether, czyli najpopularniejsza możliwość. I tutaj ta informacja zawiera, ile tych tokenów, w jakiej ilości, w jakim stosunku do siebie zostało dodanych. I następnie mamy wywołanie funkcji @liquidity ETH na rzecz kontraktu router i dzięki temu mamy już adres puli płynności. Oczywiście to w prawdziwym świecie się wszystko się automatyzuje. Także w momencie, kiedy jest jakiś projekt, mamy jego adres kontraktu, robimy sobie wcześniej approved w taki sposób, jaki powiedziałem tutaj. Następnie odpalamy sobie bota, czy odpalamy sobie jakieś zautomatyzowane narzędzie, które można w bardzo prosty sposób samemu utworzyć. Odpalamy sobie takie narzędzie, śledzimy tego mempoola. W momencie, kiedy taka para zostaje utworzona, para płynności zostaje dodana, my już mamy approved. Także w tym momencie wystarczy nam tylko wysłać informację do Uniswap routera o tym, że chcemy wykonać swapa i on tak naprawdę już o nic nie powinien nas pytać. No i to tak naprawdę wszystko, jak to mogło wyglądać. Tutaj widzimy taką wrzutkę do bota na przykładzie projektu, jeśli dobrze pamiętam, się nazywał Alice, on fajnie urósł, także tutaj bot, który tym operował, jak najbardziej sprawdził się i dał fajne wyniki, ponieważ token Alice miał dosyć potężne wzrosty. Także kwestia była tylko na tym, żeby oczywiście być tutaj pierwszym. Natomiast tak to wszystko wygląda. Myślę, że teraz każdy z was będzie w stanie w odpowiedni sposób tą wiedzę wykorzystać. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję wam bardzo. Cześć.